Witam Was, kochani, witam Cię serdecznie. Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog praktyk. W tym odcinku powiem Ci o władzy rodzicielskiej. W wyroku rozwodowym sąd obowiązkowo orzeka w temacie władzy rodzicielskiej. Najczęściej spotykaną opcją jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. I jest to model najczęściej stosowany w naszym kraju, który też z punktu widzenia psychologicznego jest najlepszy w sytuacji rozwodów dla dziecka, dlatego że pomaga to pozostawić albo zbudować więź z obojgiem rodziców. Takie rozwiązanie też jest rekomendowane przez psychologów. W opisie filmu pokażę Ci badania, które jednoznacznie wskazują, że jest to najlepszy z modeli sprawowania władzy rodzicielskiej. Drugą możliwością jest pozostawienie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, natomiast ograniczenie tej władzy drugiemu rodzicowi i pozostawienie mocy współdecydowania tylko w określonych przypadkach. W wyroku rozwodowym. Jeśli taka okoliczność będzie orzeczona przez sąd, sąd jednoznacznie wskaże, w jakim zakresie rodzic, który ma ograniczoną władzę rodzicielską, może współdecydować z rodzicem bez ograniczonej władzy rodzicielskiej. Na przykład pozostawi do współdecydowania o leczeniu w zakresie medycznym. Wówczas rodzice wspólnie będą musieli podejmować właśnie decyzje w zakresie medycznym dotyczącym dziecka bądź dzieci. Natomiast pozostałe kwestie zostaną do całkowitej dyspozycji rodzicowi, który ma pełną władzę rodzicielską. Na przykład rodzic, który ma pełną władzę rodzicielską, będzie chciał wyrobić dziecku paszport albo będzie wybierał Dziecku szkołę, będzie decydował, gdzie dziecko pojedzie na Wycieczkę wówczas absolutnie nie ma obowiązku konsultować ani pytać o zdanie drugiego rodzica, dlatego, że to jest bardzo ważne, rodzic, który ma ograniczoną władzę rodzicielską, decyduje tylko i wyłącznie w tym zakresie, który wskazał sąd? Jeśli zdecydujesz się i chcesz sprawować władzę rodzicielską na równi ze swoim mężem bądź żoną, wówczas musicie przygotować plan wychowawczy. Jak wygląda taki plan, wzór z omówieniem? Zamieszczam w kolejnym filmie, dlatego proszę, będziecie mieli. E coś na czym możecie się wzorować, co ja wykorzystuję w swojej pracy i co po prostu w praktyce się e, sprawdza. Jeśli interesuje Cię kwestia, w jakich sytuacjach można ograniczyć władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi, przygotowałam na ten temat wpis na mojej stronie internetowej. Jak zwykle link jest w opisie filmu. Wtedy będziesz mogła wiedzieć, mógł wiedzieć, czy zachowanie twojego męża czy żony nadaje się do tego, aby ograniczyć mu władzę rodzicielską. Zapraszam do zapoznania się z tym tekstem. Jeśli mielibyście pytania na temat innych form sprawowania władzy rodzicielskiej, których nie przygotowałam, dlatego że w swojej pracy spotykam się z tymi dwoma formami, napiszcie w komentarzu, odpowiem. Jeśli interesuje Cię jakiś temat, którym chciałabyś, chciałbyś, żebym zajęła się na swoim kanale, zostaw w komentarzu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla Ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.